Witam Was tutaj, cześć, jestem Sonosz. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Sonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej. Trochę chyba dłużej czekaliście na ten odcinek, ale po prostu dużo się działo na winnicy i tym razem będą dwa odcinki. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek, w którym pogadam Wam, pokażę jak to wygląda i drugi za dwa dni pojawi się z tego, jak to wygląda mniej więcej z powietrza. Wszędzie po prostu bez mojego gadania. Tak czy siak, przechodzimy sobie do peronu 9, jak zazwyczaj na początku lecimy. Jest on aktualnie zamknięty. Peron 9, czyli stary peron 8, został wyłączony z użytkowania tylko i wyłącznie na razie dlatego, ponieważ nie dałoby się tutaj sensownie dojść. Chodzenie na okrągło, jak przez jakiś czas tutaj już było robione, do ulicy prawie tunelowej, nie było najlepszym wejściem, w sensie tunelowej, do ulicy kolejowej właściwie. Dlatego zostało to zmienione w postaci zamknięcia całkowicie tego peronu i przy okazji, co też ważna rzecz musiała być zmieniona, to jest zamknięcie przejścia w ogóle do autobusu 103 od głównej części Warszawy Zachodniej. Także tutaj się trochę to pozmieniało i pokręciło i już tłumaczę czemu. Znaczy, czemu nie ma przejścia? Dlatego, że jest robione torowisko i prace przechodzą na kolejne etapy, natomiast czemu nasz peron 8 i w sensie 9? Co tu się przy nim dzieje? A mianowicie, no właśnie. Zaczęły powstawać już nam bardzo tutaj dobrze przejścia podziemne. Możemy już zobaczyć prześwit pod naszym jednym z przejść, pod torowiskiem tutaj. Jeden to, który aktualnie tędy jest dla przemieszczania się pociągu, bo tutaj pociągi osobowe jeżdżą, ale bez pasażerów. Tutaj tam trochę kawałek dalej zawracałem na bocznicy. Także tak to wygląda. Mamy już całkiem nieźle powstające wyjścia bezpośrednio. Na peron 9 już ładnie wyglądają wyjścia. Jedne będą ze schodami zwykłymi, drugie ze schodami ruchomymi do góry, do dołu i oczywiście winda. No i mamy też już wyjście w kierunku ulicy Kolejowej. Z kolei po drugiej stronie torowiska, a konkretnie po drugiej stronie peronów całkowicie, widzimy wyjścia też te drugie. Wtedy będą w kierunku Prymasa Tysiąclecia i po drugiej stronie do ulicy Kolejowej. Co prawda to wyjście w kierunku Kolejowej po tamtej stronie i będzie bardzo popularne. W sensie, jeśli tutaj się przebuduje jakkolwiek zabudowa w okolicy, to tak, będzie popularne. Ale póki co, no to na razie nie liczę na jakieś nie wiadomo co. Tak czy siak, całkiem nieźle tutaj prace idą. Tu najbardziej widać ten postęp prac. I miejmy nadzieję, że niedługo wróci ponownie ruch na peron 8. W sensie już na 9 pewnie będzie już powrót na peron 9, a nie na 8, bo już zostanie zmiana nazewnictwa. Także czekamy na to. Niezmiennie. Swoją drogą to jest, jak już mówiłem w ostatnim odcinku, dobry chwyt tutaj, bo dzięki temu będą mogli spokojnie zmienić nazewnictwo z peronu 8 na peron 9. Przejdźmy sobie do tunelu na Odolany, który jest obok tutaj nas. Tutaj ładnie wyglądają prace, coraz to lepiej widać, jakie jest zejście coraz niżej. Nasze prace z wykopem, ścianami szczelinowymi i tutaj tą całą zaawansowaną pracą w przyszłym miejscu, gdzie będzie przystanek tramwajowy w kierunku Odolan, jak kiedyś powstanie. Co nie zmienia faktu, że faktycznie tutaj prace zeszły już na poziom minus 2, jak nie na prawie minus już 2,5, bo na takim poziomie mniej więcej będą jeździć nasze tramwaje. Wiecie, to wszystko tam pod torze i inne elementy, które będą w tramwajach, żeby też mogły tędy przejechać, część techniczna jeszcze, no i oczywiście, żeby ten budynek mógł osiąść spokojnie w gruncie, bo to się dzieje po jakimś czasie. Także to wszystko tutaj jest zrobione już na miejscu i to całkiem nieźle widać w tym rejonie. No i stąd normalnie byłaby kładka, ale przejdźmy sobie od razu do naszych peronów 6, 7 i 8, a konkretnie dalszej części naszego przejścia podziemnego, bo aż się prosi. Czyli nasz tunel tutaj się kończy, następnie mamy tunel w kierunku, z też kolejnym przystankiem tutaj będzie, w kierunku Kasprzaka, tramwajowy również. On tutaj jest zrobiony, tędy jest aktualnie wjeżdżają pojazdy towarowe. Ciężarowe dokładnie. No i mamy coś, czego jeszcze nie mieliśmy. A mianowicie widzimy, że zaczyna powstawać nam pierwsza warstwa tutaj stropu, poziomu się stropu, właściwie podłoża. No podłoża i stropu jednocześnie, bo to jest jedno i to samo, poziomu minus 1.
I to ładnie wygląda. To oznacza, iż niedługo będą już wtedy mogli chodzić pasażerowie. Oczywiście żartuję. To oznacza, że niedługo będzie szedł już wykop na kolejne poziomy na dół, gdzie będą jeździć tramwaje. No i przy okazji pod naszymi peronami widzimy, iż ewidentnie peronami 6, 7 i 8 widzimy, iż trwa już wykop na dosyć zaawansowanych pracach nad naszym przejściem podziemnym. Tak? Ono dokładnie aż takie szerokie będzie. No to jest jakieś tam, jeśli dobrze pamiętam, 63 metry, jeśli się pomyliłem tam o parę metrów, to mnie poprawcie w komentarzach. Tak czy siak, jest strasznie szerokie. Będzie tam multum jeszcze oczywiście sklepów gastronomicznych i innych rzeczy, kiosków ruchu. Także spokojnie, tutaj tego będzie dużo. No i to ładnie wygląda, jak to jest już z powietrza widać. Może w najbliższym czasie, w sensie nie, za dwa odcinki, pojawimy się tam ponownie na zachodniej i zobaczymy, jak to wygląda właśnie na dole. Także możecie kliknąć subskrybuj, aby tego nie przegapić, rzecz jasna. I ten dziwny dzwonek. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do naszej kładki, aby pójść tutaj po kolei w miarę. No to mamy ją już prawie gotową. W sensie nie mamy poręczy, to jest pewien problem, przyznaję. Ale to nie zmienia faktu, iż nasz zjazd w kierunku ulicy Tunelowej jest już prawie w całości gotowy. W sensie, na moment, kiedy nagrywałem, wszystkie elementy zostały już zamontowane zjazdu. Okładka sama z siebie to już jest od dłuższego czasu. Natomiast nie mamy cały czas poręczy, no i środków innych bezpieczeństwa, schodów połączonych na nowe perony i tak dalej. Schody pewnie będą powstawać jeszcze później. Ale no nie wiem, tak czy siak, dopóki kładki nie otworzą, peron 9 będzie zamknięty i nie będzie dojścia do ulicy Tunelowej, co jest problematyczne, miejmy nadzieję, że to dosyć szybko im pójdzie. I jak widzicie na załącznym obrazku, coś tutaj też przy okazji na kładce jest składowane, pewnie jakieś elementy dachu, żeby było prościej dźwigu to wziąć. Co nie zmienia faktu, że naprawdę ładnie to wygląda ta kładka, ten podjazd to jest taki aż strasznie powolny. Tam faktycznie będzie mógł każdy podjechać pod ten tak długi podjazd, który zrobili, co bardzo dobrze, bo zachodnie będzie w końcu dostępne dla wszystkich, a nie tak jak to było wcześniej. No i przejdźmy sobie do peronów 6, 7 i 8. Najpierw przy tej części, przy tych małych daszkach, które mamy. I to dosyć nieźle wygląda, bo jest już zamontowany taki daszek, że przez niego nie przelatuje. Wchodzi mi o to, że jest tam pewnego rodzaju pewnie blacha, czy coś już zamontowane na nich. Nie wygląda to tak źle w porównaniu z wielkim dachem, który niestety do tego miejsca nie dochodzi. Wygląda wiele lepiej niż na głównej, więc zacznijmy od tego, z moim osobistym zdaniem. Jakie jest wasze zdanie, napiszcie w komentarzach. No i powstaje peron pod nim. Tutaj widzimy już naszą płytę peronową, faktycznie całkiem szybko powstaje. Jest tutaj już zbita część i na której jest właśnie kładzona już posadzka peronu. Co do peronu 8, tam jeszcze nie widzimy naszej płyty peronowej. Mamy już mniej więcej w całości zrobiony daszek, bo peron 8 trochę będzie krótszy w tym rejonie, bo tam później jest miejsce do zawracania lokomotywy dla pociągu. Ale dobrą nowiną jest to, iż pozostałe perony tutaj są dosyć nieźle widoczne. Zresztą z tego co pamiętam, najpierw zostaną oddane perony 8, czy perony 7 i 6 do użytkowania już pociągów dalekobieżnych i podmiejskich, a dopiero później peron 8 nowy, bo on tam jest trochę ciaśniej, przy nim jest wszystko zlokalizowane. Co nie zmienia faktu, iż przy peronie tutaj właśnie 6 już powstał jeden tor i ładnie wygląda się. Naprawdę prezentuje całkiem nieźle, bym powiedział. Nówka sztuka, nieśmigana, aż się błyszczy w skali kolejowej, czy tak to bym powiedział. Chciałby się tam jakąś dezyną przejechać i podotykać tych szyn. No, nie miałem okazji już dotykać tych szyn, bo tam po części już to było zrobione. Teraz jest już tego o wiele więcej. Także to dosyć nieźle wygląda. Co z kolei po drugiej stronie, pod dachem, jak wygląda nasz peron? No i już wam mówię. Tutaj na razie płyty peronowe nie powstają jakoś na bardzo zaawansowanym etapie, pomijając fragment, gdzie jest przejście podziemne, bo tam mamy już faktycznie trochę zarysowujący się już nasz peron, a pod samym dachem, gdzie nie ma przejścia podziemnego, na razie jeszcze płyty peronowe zbytnio nie powstają. Po prostu nie jest to aż tak bardzo zaawansowany etap, jak po stronie, gdzie mamy te małe daszki. No i dojdźmy do naszego dachu. Mamy w pierwsze słupy X-y. Co prawda, moim skromnym zdaniem, myślałem, że te X-y będą trochę inaczej wyglądać i będą bardziej jak X-y, a nie jak V i drugie mniejsze V na dole, no ale można je nazwać faktycznie słupami X-ami. Zdziwiłem się, szczerze powiedziawszy, jak przyjechałem na zachodnią, że już zostały one zamontowane, bo mnie nie było tutaj chyba faktycznie 2 tygodnie na zachodniej w ogóle, więc nawet nie wiedziałem, co tu się zmieniło. I patrzę, już nad naszym przejściem podziemnym pojawiły się te słupy. Ładnie wyglądają.
To trzeba im faktycznie przyznać. I nasz dach robi się już ogromny nad tym całym obiektem. Faktycznie pierwsza tutaj część już została zamontowana jakiś czas temu. Jest na niej już montowany nawet dach, w sensie już faktyczny dach, czyli ta blacha. I obok nich są panele fotowoltaiczne. No i właśnie, a propos naszych paneli fotowoltaicznych, możemy zobaczyć, iż są przezroczyste. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że będą tutaj zamontowane panele fotowoltaiczne przezroczyste, które się będą samoodśnieżać. Jak będzie z tym samoodśnieżaniem, to zobaczymy jeszcze w praktyce, pewnie w zimę, jak może coś na nie spadnie. Może wyłączam dla testów i potestujemy je trochę. Co nie zmienia faktu, iż pomijając te panele, które mamy tutaj już zamontowane przezroczyste, na samym dachu, na tej części białej, którą teraz widzimy, też będą panele fotowoltaiczne, ale one już nie będą przezroczyste, no bo przez dach nie zobaczymy ich przecież, tak? Także spokojnie, będzie tego trochę więcej, czekamy niezmiernie na większą ilość zmian na dachu, najbardziej spektakularnej części póki co naszej zachodniej. No i miejmy nadzieję, że tu prace będą szły tak samo szybko, jak na całym obiekcie. Zresztą dobrze to widzimy. Co ciekawe, możecie zobaczyć, że te słupy X-y i tak dalej dosyć szybko powstają. No i te całe rusztowanie też jest szybko przywożone. I może nawet w najbliższym czasie, czy w kolejnym odcinku, zobaczycie na filmie, jak są te części przywożone na zachodnią, bo to też jest dosyć ciekawy proces. Także tak to wygląda co do naszego dachu. Przejdźmy sobie dalej, czyli do tunelu Prymasa Tysiąclecia. Tam została przesunięta przebudowa do kolejnej nawy. Tunel pieszo-rowerowy jest cały czas w użytkowaniu, bo nie wiedziałem tego do końca. Jest w użytkowaniu. Nie wiem, jak będzie później z przebudową tego tunelu, czy będzie otwarty, czy będzie jakiś objazd dla rowerów. Tak czy siak, jest faktycznie remontowana ta kolejna nawa. Utrudnienia dla ruchu są cały czas takie same tragiczne. W sensie chodzi mi o to, że tam są takie korki, jak zawsze tam były korki, tak teraz tam jest Armageddon. No i miejmy nadzieję, że dosyć szybko im się te prace skończą i będzie chociaż trochę lepszy ruch, bo tak czy siak ten tunel jest za mały. Tam ogólnie się po prostu korkuje. To jest obwodnica Śródmieścia, która nie została nigdy skończona po drugiej stronie Wisły. Przed co robić jej trochę problemów i ta obwodnica powinna być trochę ulepszona już na tym etapie rozwoju miasta Warszawy. Także tak to wygląda. No i tak, co my tu jeszcze mamy do powiedzenia? A no oczywiście, musimy coś powiedzieć o torowisku. O ile na torowisku po stronie wschodniej, tam dużo się nie zmieniło. Faktycznie zaczyna powoli powstawać. Ten nasyp i ta kładka, w sensie kładka, wiadukt kolejowy, który tam był, jest coraz to lepiej widoczny, w sensie on był wybudowany przy głównej, ale tego starego to już w ogóle nie widać, tutaj został wyburzony i to dobrze w tym rejonie wygląda. A jak wygląda sytuacja po naszej części zachodniej torowiska, Warszawy Zachodniej? Ciekawe mi to wyszło. No tam idzie jeszcze lepiej, bo już od peronów widać dobrze podtorze, które tutaj jest już układane. Przyszłe słupy od sieci trakcyjnej też już są całkiem nieźle widoczne. Torowisko w niektórych miejscach już się pojawia i to, co widzieliście w poprzednim odcinku, że faktycznie tam powstawały te nowe zwrotnice, były przewożone na tych specjalnych wagonach, o których mówiliśmy w ciekawostce. I to faktycznie jest tutaj już zamontowane, coraz tego tam więcej się dzieje. I o więcej o torowisku to się będzie pojawiać co drugi odcinek, albo jak będę na zachodniej, bo to jest tak ogromny obiekt, że po prostu aż trudno go oblecieć w całości. Z paru miejsc ja tutaj muszę startować, żeby to wszystko zobaczyć. Także nie mogę dla was po prostu wszystkiego co dwa tygodnie wrzucać. Ale na koniec musi być ciekawostka, nowa część w zachodniej. Czyli jak wyglądają tutaj zmiany tym razem przy starym przejściu. Mówię o tym przejściu, które wyciągnęło się do peronu 8. Tutaj już go właściwie nie ma, bo właśnie w tym rejonie powstaje nowe torowisko. I to cieszy, że tak szybko powstaje nowe torowisko w tym rejonie, bo może niedługo już będą pociągi kursować na nowe perony. I przejdą na prace na kolejne, rozbiórkę starych peronów i przebudowę na nowych. Swoją drogą będzie dosyć ciekawy tutaj etap, już w pewnym momencie będziemy mieli dwie niezależne stacje Warszawa Zachodnia. I nie mówię o peronie 8 i peronie i pozostałej części zachodniej, tylko mówię o tym, iż będziemy mieli nowe perony i stare perony, które będą się ze sobą łączyły tylko i wyłącznie kładką, ale w dosyć ciekawy sposób. A jak to będzie wyglądać, to już mówiłem nie jeden raz i zobaczycie bezpośrednio, jak już faktycznie do tego momentu dojdziemy. Mam nadzieję, że ten odcinek był podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie też mnie wspierać, aby było więcej takich ciekawych serii i w ogóle. Tutaj są aktualne osoby, które mnie wspierają. No i co?
Powiem wam w skrócie, jak będą w najbliższych tych dniach odcinki, żebyście mogli zobaczyć. Jutro pojawi się Warszawa, w sensie Warszawa, Winnica. Zdjęcia bez mojego gadania, filmików trochę będzie się pojawiać. W 4K, jak mi się uda w końcu to zmontować. Następnego dnia pojawi się Warszawa Zachodnia. Zdjęcia z tego filmu, tylko bez mojego gadania, z muzyczką i też w 4K, bo ten film, żeby poszedł szybciej, będzie tylko w HD. A jak będziecie mieli drugi film od 4K, to wiecie, to sobie jakoś obejrzycie. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Kolejne filmy to warszawskie inwestycje, których jest coraz to więcej i co nie miara. Do tego stopnia, iż z cykutę możemy sobie wybierać, co byśmy chcieli tu nagrać, a z czego nie. I mówię tutaj głównie nawet o inwestycjach komunikacyjnych. Wiem, że mało tramwajów się buduje, ale na szczęście na Kasprzaka jest coraz lepiej. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!